Dzieci z niecierpliwością czekały na pojawienie się czworonożnego bohatera, narysowały plakaty z patronem i przyniosły mu prezenty. Z tego psa jest dumna cała Ukraina, dlatego że jest bohaterem. Pomógł rozbroić dużo ładunków wybuchowych. Ten pies szuka miny i ratuje ludziom życie i lubi ser. Fajnie byłoby mieć takiego pieska. Patrona zwyczajno. Przyszliśmy zobaczyć psa patrona. Wcześniej widzieliśmy go tylko w telewizji. Myślę, że nasz piesek Mila też potrafiłoby szukać min, bo też ma dobry węch. Pies Patron, ukraiński specjalista do wyszukiwania min, pracuje razem z żołnierzami w czasie oczyszczania terenów w obwodzie czernichowskim na północy kraju. Czworonożny saper wykrył już ponad 250 ładunków wybuchowych. Współorganizatorem spotkania z dziećmi była Państwowa Służba Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych, której pomaga ten mały bohater. Ten piesek specjalizuje się w wyszukiwaniu pozostawionych przez wojska rosyjskie ładunków wybuchowych. Obwąchuje wyznaczone terytorium, gdy wywęszy minę, zaczyna kopać w ziemi. Następnie do pracy wkracza saper, a patron otrzymuje przysmak, jego ulubiony ser. Ciężką i niebezpieczną pracę psa patrona docenił m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który odznaczył czworonoga medalem za szczególne zasługi i odwagę. A na tegorocznym międzynarodowym festiwalu filmowym w Cannes pies rasy Jack Russell Terrier otrzymał nagrodę Palm Dog, najbardziej prestiżową nagrodę filmową na świecie, przyznawaną czworonogom. Pies patron ma też swój profil na Instagramie, obserwuje go już ponad 260 tysięcy użytkowników. Oprócz spotkania z bohaterskim psem, w czasie imprezy dzieci poznawały też pracę ratowników i policji. Żeby dzieciom było trochę w tym czasie spokojniej, może by dzieci trochę się adaptowały do tych nerwów. No nie wiem, bo każdy te syreny ma i ale, proszę zobaczyć, dzieci się bawią na całego. Po radosnych chwilach zabawy z dziećmi, pies patron musiał już opuścić Lwów, wrócił do pracy w Czernichowie.